Okej, okay. I kolejna misja przed nami. Komandorze, odszyfrowany adiutant jest z powrotem w laboratorium. Gotowy. Dobra, moja pani. Wykopaliśmy cię na Tarsonis. Byłaś aktywna podczas ataku Zergów? Pamiętasz coś związanego z udziałem Arcturusa Mengska? Mengsk. Arcturus. Były oficer Konfederacji. W cywilu poszukiwacz złóż. Założyciel i przywódca grupy terrorystycznej Synowie Korhalu. Status? Przestępca. Uzyskiwanie dostępu do przechwyconej transmisji. 0081 do 0086 Alfa. Tutaj Duke. Nadajniki są zabezpieczone i włączone. Kto zezwolił na użycie nadajników psionicznych? Ja, pani porucznik. Co? Fakt! Konfederaci na Antidze byli źli, ale teraz chcesz użyć zergów przeciwko całej planecie? To szaleństwo! Ona ma rację, stary. Przemyśl to. Przemyślałem to. Uwierz mi. Wszyscy otrzymaliście rozkazy. Wykonajcie je. Pożałujesz tego. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim jestem. Nikt mnie nie powstrzyma. Ani ty, ani Konfederacja, ani Protosi. Nikt! Będę rządzić tym sektorem albo wypalę go na popiół. Cholera. Nie wierzę. Mengsk się z tego już nie wywinie. Czy nie można tych dialogów głośniej? Właśnie problem jest z tym, żeby dać je głośniej. To sobie wybuduje. Niewiarygodne. Nagranie udowadnia, że to prawda. Mengsk, Tarsonis, cała reszta. I co teraz zrobisz? Pokaż to ludziom. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w Dominium musi wiedzieć, do czego jest zdolny ich ukochany Imperator. Ludność szybko wyjdzie na ulicę. Wybuchną zamieszki i powstania. A tego właśnie chcesz, co? Niezły początek. Myślałem, że Mengsk będzie reformatorem. Walczyłem u jego boku do czasu inwazji na Tarsonis. Wtedy posunął się za daleko. Wykorzystał zergi do tego, by wymordować całą planetę. Mengsk zostawił Kerrigan na pewną śmierć, bo ośmieliła mu się sprzeciwić. Wtedy się wydało, że Arcturus to takie samo dno i zgnilizna jak cała ta Konfederacja. A niech mnie. Ty to potrafisz dobierać sobie znajomych, Jimmy. Tak, znowu planuję zebrać 40 pakietów. Imperatorze, wiele napisano o tragicznych wydarzeniach na Tarsonis. Dokumentalne śledztwo Tilowskiego pod tytułem Świt Imperium twierdzi nawet, że obalił pan Konfederację, zapewniając upadek Tarsonis. Słyszałem już te teorie spiskowe. Fakty są takie, że zergi zaatakowały Tarsonis taką chmarą, że żadna siła we wszechświecie nie zdołałaby ich powstrzymać. Straszliwy dzień. Film Tilowskiego ukazuje pewne korzyści płynące z unicestwienia przez obcych skorumpowanego rządu, którego obaleniu poświęcił pan całe życie. Zginęły wtedy miliony, a pan śmiesz mówić, że to było wygodne? Owszem, walczyłem przeciwko Konfederacji, ale nie dla własnej korzyści. Kiedy przyszło mi wziąć na siebie ciężar władzy, zrobiłem to, ale tylko po to, by zapewnić przetrwanie naszego gatunku. Wstrząsające słowa samego Imperatora. Za chwilę zerglingi uczulone na sok cytrynowy. Kaczka dziennikarska czy nowa superbroń w walce o przetrwanie ludzkości. Hej.
Ci cholerni najemnicy wciąż używają sępów. Dasz wiarę? To cholerstwo, to jeżdżąca trumna, nawet jeśli nigdy do ciebie nie strzela. Uważaj, słon. Sam już nie pamiętam, ile razy mój stary sęp ratował mi skórę. Nie zamierzam słuchać, jak wyśmiewasz się z tak klasycznego pojazdu. Klasycznego pojazdu? Pewnie można go tak nazwać. Oczywiście, większość ludzi lubi motocykle, które nie wybuchają pod nimi po zamarznięciu uszczelek. I takie, w których nie ma radioaktywnych wycieków z akumulatora. Ale co tam? Kogo to obchodzi, skoro to klasyk, co? Ale nikt nie lubi przemądrzalców, słon. Okidoki! Co ja se tu mogę dodać? Pójdziemy w defensywę. A chwilę. Jakaś niby wiadomość miała być, ale to ja chyba czytałem. Mostek. Jeśli to Mira Han, mów, że jestem zajęty. W czym mogę pomóc? Zaszyfrowany adiutant zawiera nagrania udowadniające, że to Mengsk stał za masakrą na Tarsonis. Teraz musimy tylko rozpowszechnić te informacje. Mira Han dała nam wskazówkę, jak to zrobić. Dominium chce zaprezentować na Korhalu swoją nową maszynę bojową, Odyna. Jeśli udałoby się go ukraść, moglibyśmy dostać się do studia UNN i nadać transmisję o zbrodniach wojennych Mengska. Odyn znajduje się obecnie w placówce testowej na Valhalla. Poproszę. Drużyna zajęła pozycję. Jesteśmy gotowi wykraść Odyna. Jest pan co do tego pewien, komandorze? Tak. Z nas wszystkich tykus najlepiej nadaje się do tej roboty. W czasie walki trochę mu odbija. Musimy nadążać za nim, gdy dojdzie do starcia. Jeśli faktycznie zdoła ukraść Odyna, musimy zniszczyć wszystkie bazy Dominium w okolicy. Miejmy nadzieję, że zablokujemy wszystkie transmisje na tyle długo, żeby mu się udało. Nie możemy pozwolić, by to przeciekło na Korhal. Co wiemy o tym Odynie? To eksperymentalna, superciężka maszyna krocząca przeznaczona do długiej walki na linii frontu. Bardzo potężna broń. Super. Czyli nawet tykus jej nie popsuje. Nadchodzą. Dalej, jazda! Narzędzie zniszczenia. Lepiej, żebym tego nie zauważył. Gotowy do akcji. Dalej, jazda. Dlaczego? Element zaskoczenia się skończył, moje panie. Ma być głośno i szybko. Tak jest, komandorze. Naukowiec. Ty czekaj, alo. Komandorze, wydaje mi się, że znaleźliście tam coś ciekawego. Byłoby świetnie, gdybym dostał próbkę tego czegoś do zbadania w laboratorium. O kurwa. Aktywować wieżyczki automatyczne! Oh, nie oddzielicie mnie od tego potwora. Spoko, ziomuś. Mam to. Tak jest, komandorze. Co dalej? A niech mnie. Nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do tego czegoś i rozerwę wszystko na strzępy. Utrzymaj pozycję, tykus. Wyślemy ci do osłony oddział wsparcia.
i o to chodzi. Cholera, Tykus! Zatrzymaj się! Słyszysz mnie? Zostało mu na trybie nadawania, komandorze. W ogóle nas nie słyszy. W bazach Dominium uruchamia się obrona. Wspaniale. Jak najszybciej przygotuj naszą bazę. Będziemy musieli za nim wyruszyć. Mam nadzieję, że nie zrobi niczego zbyt szalonego. A zresztą, kogo ja oszukuję? No właśnie, Jim, kogo? Let's go! Za mało energii. Co ja mam tu robić? Odyn musi przetrwać. Znajdź z niej wszelkiego. Tak, gotowy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Chcieliście, że przegapiłem jednego zerga gdzieś tutaj? Dziwne, bo żadnego nie widzę. Komandorze, odbieram krążowniki Dominium wyraźnie starające się przechwycić Odyna. Hej, Narwańcu, chcesz teraz te myśliwce z Jawy? Łatwo załatwią krążownik. Zbuduj ich więcej w Porcie Gwiezdnym. Myśliwce współrzędne. Spoks. Formacja autentyczna. Chociaż co. Gotowy do akcji. Tylko gdzie ja tu niby tak przegapiłem to? Nie mogę się doczekać. No. Mogę go zabić? Jaki mamy zatem plan, komandorze? Zniszczyć bazy, tak? Nie mogę się doczekać. Gotowy. Jimmy? Wspólniku? Słyszysz mnie? No nie widzę. No, jeśli nie zamierzasz zakazać mi odrobiny dobrej zabawy, to się zabawię. Jazda, biała gwiazda. Co ja chcę? Tu mogą być marudery i te. Masz na to ochotę. A tu może być Goliat? Dodatkowe magazyny. Wystraszyłeś mnie! Za mało minerałów. Tak jest, szefie! Do szeregu, chłopaki! Maleńka! Tak jest, komandorze! Przydałaby się nam pomoc! Komu, gdzie? Okej, rozumiem, że to jest pierwsza baza, tak? Aha, jeszcze trzech mi brakuje. A to budzik. A, no niech będą te rajty. Może takie. Za mało minerałów. ERK gotowy. Mogą być golioty. ERK gotowy. Stary, potrzebuję ERK, żeby naprawić część tych uszkodzeń. Jakoś tak mi spowolnił. Czy on zawsze tyle mówi, komandorze? Tak. Kiedy rusza do walki, gęba mu się nie zamyka. No, to jak skończyliśmy, to zrobię sobie przerwę. Dobrze, że wziąłem ze sobą coś do picia. Bardzo dobrze. Rób sobie przerwę. ERK gotowy. No myślę, na razie możemy, dobra, podpijmy jeszcze pod to. Okej. Załatwione. Teraz tak, chodźmy na razie tu. Właśnie dlatego. Tak jest, komandorze. No a co tu jest? Chociaż może tego nie mieliśmy na razie. ERK gotowy. Jak tam? No, pełen wypas. Nie ma to jak obalić zimne piwko po obaleniu paru wrogów. Gotowy do akcji. Bardzo śmieszne. Widzę, jak te twoje chłopaczki się uwijają, Jimmy. Wyglądają jak mrówki. Koniec fajrantu. Jazda z tym koksem. Rozwalmy co. Proszę o wsparcie. Dołożyć komuś? Tylko spokojnie, coś się tak nasi nabali. Sojusznicy są atakowani.
No wiem, bo są narwani jak kurde, nie wiadomo co. Za mało minerałów. Czas ruszać! Potwierdzam. Bez problemu. Turbiny pełna moc. Stworzam. To już załatwione. Dobra. Niech se chłopy strzelają, a my se coś... No dobra. Migający czerwony przycisku. Do czego służysz? W drodze! Bum! Maleńka. Ty, tylko ty mi jakieś atomówki na głowę nie zrzuć. Ostro było. Robi się. Potwierdzam. Nie mam pojęcia, co to jest. Przyniesiesz mi próbkę do laboratorium? Może nie? Może jakoś to wykorzystam. Nie przyniosę. A-a. GG. Zwarty i gotowy. Wnoszę, że chcecie chłopaki nadrobić zaległości. Stary dobry tykus będzie tu spokojnie stał. Okej. Obudź mnie jak skończysz. Myślę, że mała atomówka powinna wystarczyć. Dowcipnij z tego tajkusa, dowcipnij. GG, DD, ile mam tych healerków? Dwie. To możemy jeszcze dobudować takie. Kurde, czemu mam ciągle za mało? Wow, co wy tu odpierdalacie za maniane? Załatwione. Nadciągam. Broń odbezpieczona. Czas okay. Ruszać. Oliad aktywny. Dobra. Baczmy się, co tu jest. Znaczy nie, chwilę, po co ja chcę to niszczyć? Przecież ja sam mogę tu wlecieć. Zobaczmy. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Są jakieś materiały. Ups. Dalej, Jimmy. Mamy kilka łbów do rozbicia. Załatwione. Nadal tu jestem. Załatwione. Ile mam tych? Kurde, muszę coś budować. Dobra, takich trochę pobuduję, bo... Dodatkowe magazyny. Potrzebne dodatkowe magazyny. Za mało, bez panu. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Tyle na chwilę starczy. Zrobi się. Dobra. Dołożyć komuś? Ja poproszę jedną dokładkę. Jest tu coś? Nie ma tu nic. To zaboli ciebie bardziej niż mnie. Ojojojojojojojoj, ile oni tu strzelają? Tempo, tempo, tempo! Dołożyć ci. A co? Czas. Masz coś smacznego. Tyłki i rzuć gumę. Ło! Chyba sobie z własnego zęba zaatakował. O kurwa! No powinienem tutaj podlecieć samymi wrajtami, to po prostu zestrzelić, ale nie chce mi się. Tak już ze mnie leniuszek. A-a, GG. Zjawa oczekuje. A-a. Trzy bazy załatwione. Może ten skazaniec na coś się jednak przyda. To wie. Wiesz, ja chyba zrobię sobie jeszcze jedną odsapkę, a ty, Jimmy, przygotuj dla mnie w tym czasie jakieś wsparcie. Spok, dobry plan. Nadciągam. Czy ja mogę ich pójść sam zabić? Baza jest atakowana. Serio? Zjawa oczekuje na rozkazy. Pole minerałów wyczerpane. Zjawa oczekuje na rozkazy. Zjawa oczekuje na rozkazy. Planetary Fortress. To może za chwilę. Ej, a gdzie jest ten cały Odyn? Myślisz, że chłopaki z Dominium postarają się tym razem? Nawet się nie spociłem. Nie mogę się doczekać, żeby się w to zagłębić. W sensie naukowym. Bez skojarzeń. Przyjęłam.
Co tu mnie strzela? A to. Już załatwione. Oho, ho. Trochę jednostek potraciłem. Dobra, może przestańmy tak trochę Yolu grać i podejdźmy se gdzieś. Ruszajmy. Czas zrobić wielki krok. On jest tu, czy on będzie szedł tu, tak? Dobra. GG, DD. Bez problemu. Ruiny pełnomocne. Goja aktywny. Załatwione. W porządku. 1A i do przodu. Maleńka. Dobra, gdzie jest ten cały... Znajdź znieść Lokiego. A, on chyba był tu gdzieś? Może nie? Gdzie był ten Loki? Nasi sojusznicy są atakowani. Okej. Bez problemu. Znajdź znieść Lokiego. Za mało. To będzie dość trudne. Wykrywam krążowniki w następnej bazie, a Odyn nie ma dobrego uzbrojenia przeciwlotniczego. Powinniśmy mieć dosyć zjaw, żeby sobie z nimi poradzić, ale użyjmy jeszcze kilku, tak dla pewności. Dobry plan. O, to było niezłe. Nie martw się, kolego, dam ci fory. A niech mnie. Jajogłowi z Dominium pomyśleli o wszystkim. Przepraszam na chwilę. Po prawej na środku. A, tu właśnie. Dołożyć komuś? O kurde, oni do mnie idą. Gotowy do akcji. Tak? Rany są wszędzie dookoła. Goja, aktywny. Zjawa oczekuje na rozkazy. Okej. Dobra. Ej. GG. Ej. Kurde, co to za klap. Możemy zaczynać. Gotowy? Nie! Jeszcze chwila. Dobra, chodźmy. Pokaż, na co cię stać! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie, to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo składanie i rozkładanie tych czołgów zajmie więcej kuźwa niż zabicie wszystkiego, co nie strzela. Mam nadzieję, że to odbierasz, Jim, bo idę na ostatnią bazę. Potwierdzam. Czemu mi się ta wieżyczka zaświeciła? W porządku. Inny. Jak mogłem przegapić przycisk z taką ładną czaszką? Zrobi się. Oj, maleńka. Wkraczasz do świata bólu. I tyle! Doskonale. Po zdobyciu Odyna możemy uderzyć na kompleks UNN na Korhalu i nadać przekaz. Hej, słyszysz mnie, kapitanie? Może następnym razem zaufasz staremu tykusowi w kwestii małej rozwałki? To właściwie jedyne, w czym mogę ci zaufać. Okej. No to mamy questa zrobionego.